Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Perlenbacher versus Argus. Polska naprzeciwko Niemcom. Kto wygra? Oczywiście chodzi o jasne lagery marki własnej Lidla. Patrzyłem ostatni ten test, znaczy pierwszy ten test robiłem 6 lat temu. 6 lat temu. Ja wiem, że w Lidlu zdarzają się in-outowo ciekawsze piwa. Nawet jest ta seria, taka Steam Brew, no jest prawie w stałej ofercie Argus Porter, jest w stałej ofercie praktycznie Biała Fortuna, nie Fortuna, tylko Biała IPA z Grodziska, ale no... To by było bez sensu, gdybym brał do porównania piwa, które po prostu znam. Natomiast tutaj tych piw nie piłem pewnie od 6 lat. Może był jakiś test po drodze, chyba jakiś drugi. Ale generalnie ich nie pijam. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, więc jestem obiektywny. Wydaje mi się, że to jest jedno piwo, tak naprawdę, z jednego browaru, ale pewności nie ma. Niestety muszę zhejtować tutaj Lidla. Lidl nie podaje żadnych informacji, gdzie dane piwo zostało wyprodukowane. Przynajmniej nie w Polsce, dlatego często patrzę na te informacje, które są w innych krajach podane, bo czasami po prostu ich przepisy wymagają podania czegoś takiego. I takie rzeczy można wyciągnąć, ale ich nie widzę, nie widzę. Widzę, że wyprodukowano w Niemczech. Z tego, co sobie wygooglałem, Perlenbacher jest albo Frankfurter Brauerei, czy Brauhaus, robione we Frankfurcie nad Odrą, albo jest taki browar Mauritius w Zwickau. I on najczęściej robi Perlenbachera. Podobno na rynku niemieckim są dwa w ogóle Perlenbacher. Jest Perlenbacher Premium i Perlenbacher Pils. Tutaj mamy Perlenbachera Premium Pils i Pils, ale kod kreskowy jest ten sam, więc zakładam, że to jest po prostu zmiana szaty graficznej, ale wziąłem. To też chodzi o to, że w teście będzie mi trudniej, dlatego że będę miał aż cztery, nie będzie to jeden Perlenbacher kontra pięć Argusów. Z Argusami jest drugi problem, bo tak samo jak przy Perlenbacherze, tak samo tutaj nie mamy informacji, gdzie to zostało wyprodukowane. Po analizie kodów datowników i porównaniu na przykład z jakimiś puszkami VIP-a, które mam, doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej piwa są z Vanpura, dlatego że po prostu schemat tego nadruku jest taki jak na VIP-ie czy na kustoszu, gdzie Vanpur jest podpisany. Także tutaj brawa dla Biedronki, Biedronka te informacje podaje. Lidl nie. Co gorsza, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wachlować sobie tymi producentami i raz Argus Premium Lager będzie z Vanpura, a następna partia może być z browarów łódzkich, bo wiem, że browary łódzkie też robiły Argusy dla Lidla. Co gorsza, może być tak, że w części kraju, w tej samej puszce, z takim samym nadrukiem, z tym samym kodem kreskowym, będzie piwo z Vanpura, a w drugim będzie piwo z na przykład jakichś innych browarów, na przykład z tego browaru łódzkiego. No i nic z tym nie zrobimy. Uważam, że to jest nie w porządku i uważam, że konsument powinien nie tylko wiedzieć, że to wyprodukował Vanpur, ale jeszcze w którym browarze. Czy w Łomży, czy w Rakszawie, czy może w Zabrzu, a może w Koszalinie, a może w Jędrzejowie. No ale nie wiemy tego, więc musicie brać pod uwagę takie rzeczy. Podam daty w opisie, w ogóle w opisie filmu, jak sobie włączycie napisy, kto chce mieć emocje, to niech ich nie włącza, ale kto włączy, będzie miał napisane, że numerek 1 to piwo, a numerek 2 to piwo, a numerek 3 to piwo. Tutaj opiszemy Perlenbacher nowy, Perlenbacher stary, duża puszka, Perlenbacher mała puszka, Perlenbacher butelka. No, ta jest w zielonej butelce, powinien być aromat skunksowy, zobaczymy, czy tak będzie. No, w ogóle największa beka będzie, jak oczywiście te piwa nie rozpoznam, że to jest to samo piwo. Druga jeszcze ważna rzecz, obstawiam, że
teoretycznie, jakbym dzisiaj miał powiedzieć, zaczynamy degustację, na co stawiam? Stawiam na Perlenbachera, ale w tym teście 6 lat temu wypadł na czwartym miejscu dopiero. Czarnym koniem uważam, że będzie Argus Strong, dlatego że Strongi generalnie dobrze wypadają w testach piw dyskontowych. Ale najbardziej prawdopodobne jest, że wygra piwo najświeższe. Teraz tu popatrzę, tu jest marzec 2021, tu mamy kwiecień 2021, czyli w zasadzie niewielka jest różnica. Tu mamy marzec 2021, tu mamy październik 2020, więc to jest najstarsza. Więc teoretycznie z tych Perlenbacherów to powinno być najgorsze. Tu mamy wrzesień tego roku, kwiecień przyszłego roku. Gdzie tutaj jest data? Gdzie tu jest data? Nie wiem, gdzie ta data jest. Masz to dziadostwo, no. No nie wiem. Czekajcie, tu powinien być napis jakiś. Data gdzie? No data minimalnej trwałości stanowi oznaczenie te partii produkcyjnej. Ale gdzie ona jest, ta data? Ty, no nie róbmy sobie jaj. Jest. 30 czerwca 2020, czyli o, bardzo krótka data. Ale to dobrze, bo PET generalnie ma przenikalność dla powietrza, więc dobrze. Tu mamy lipiec 2020 i tu mamy marzec 2021. Czyli z tych Argusów tak naprawdę świeży jest tylko ten. Te są, no już, ten i ten. Te dwa są świeże. Te trzy są, powiedzmy, średnie, nie? Średnio ta data wygląda, bo tu jest lipiec, wrzesień i tu jest czerwiec, więc teoretycznie obstawiam, że wygrają te piwa. Tak mówi teoria. A jak będzie w praktyce? Zobaczymy. Do boju zatem. To w zasadzie po kolorze można zgadywać. Te ciemne to Strong, znaczy ten to pewnie jest Strong. Te jasne to pewnie Perlenbacher, a tu jakieś w ogóle fafoły są. Co tu się dzieje? Co tu się wydarza? Farfocle jakieś paskudne, ale syf. No takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. To mogą być jakieś białka strącone ze starości, ale to wygląda naprawdę nieapetycznie. To nie jest jakieś takie zmętnienie, to są po prostu jakieś artefakty. No, wygląda to paskudnie. Numer jeden wygląda paskudnie. Aż się trochę boję tego pić. No, pachnie ładnie. Pachnie ładnie. Pachnie słodowo i lekko chmielowo. Nie no, pachnie naprawdę bardzo dobrze. No, ale wygląd jest dyskwalifikujący, natomiast smaku to jest dobre piwo. Postaram się potem zrobić jakieś zdjęcie, jakąś przebitkę pokazywać, ale to jest paskudnie to wygląda. Natomiast smaku jest naprawdę bardzo przyjemne. Obstawiam, że to są jakieś osady białkowe, ale kurka, powiem wam, to wygląda jak jakieś drobinki normalnie ciasta. Dobra, dwójka. Albo mega utlenione, albo Strong. Może być mega utlenione, bo jest, jest miód. Miód w aromacie. No słabo. O ludzie. Miód, słód. Sywkiła i mogiła. Nie, no generalnie nie jest straszne, ale nie jest dobre. Jest utlenione. Utlenione w opór. Mega utlenione. Dwójka, mega utleniona. Trójka. Obstawiam Perlenbachera. Bardzo ładnie, klarownie. Czysty aromat. Czysty. Nie jakoś bardzo chmielowy. Goryczka niska.
ale jakaś jest. Wygląd na plus. No, no spoko. Czwórka. Też taki ciemniejszy trochę. No ale nie pachnie tak źle jak dwójka. Troszkę alkoholowe w smaku. Ale troszkę, ale za to jest goryczka. Chyba najwyższa jak na razie. W smaku, znaczy w zapachu lekki mokry karton. Czyli lekki, takie utlenienie w typie na papierowo. Ale generalnie nie jest dramat. No, to jest, no, niestety najlepiej pachnie i smakuje to piwo z tymi fafołami, no. Dobra, mamy następne. Dziękuję. No, także no, musi tu być, musi Perlenbacher być trójka, piątka, szóstka i ósemka, ale może nie, może gdzieś się, prawda, inaczej jest. To już nie taki czysty. Znaczy ja tak sobie zafiksuję się, że tutaj jest Perlenbacher na bank, a potem się okaże, że właśnie, że nie. Ale gorszy. Ta trójka taka trochę pusta, no ale taka zwiewna, a tutaj jest takie, nie, jest ok. Piątka jest ok, trochę pełniejsza niż trójka, to samo piwo być może, ale no nie z tej samej puszki. A jak wiemy, warka warce nierówna. Tutaj z kolei bardzo słaba piana na szóstce. Barwa też no, jasno złota, jasno żółta. To będzie pewnie zielona butelka, dlatego że czuć taki chmiel, ale już trafiony światłem. Przez zieloną butelkę przechodzą promienie ultrafioletowe, które sprawiają, że izoalfa kwasy przemieniają się w merkaptany, takie jak izopentenylomerkaptan, czyli aromat skunksowy. Wysokie nagazowanie, wyższe niż gdzie indziej. Dość puste. Ale jest goryczka. Jest goryczka i jest posmak chmielu. Siódemka. Nie za dobry. Miodowy i taki... Nie aż tak jak ten. Słodkawy, pusty, paradoksalnie, ósemka, tutaj nie za ciekawy ten aromat, znaczy powiedziałbym, że lekko papierowy. Pusty, puste takie. Ten Perlenbacher jest taki pusty, no ma prawo. No, niemiecki pils ma prawo być taki smukły, wytrawny, a negatywnie rzecz ujmując, wodnisty, pusty.
No i dziewiątka. Trochę miodowy. Utleniony też na papierowo. To są piwa kupione w tym tygodniu i, znaczy w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu kupowałem piwa we Wrocławiu, a dzisiaj dokupiłem jeszcze 3 Perlenbachery, bo jednego już miałem, albo dwa, trzy, w Lidlu w Trzebnicy. Powiem wam, że szału nie ma. Najbardziej intryguje mnie jedynka. Co tu się odjebało? Bo piwo naprawdę fajnie pachnie. No może nie tak fajnie. Teraz doszły takie estry. Estry, czyli takie aromaty, które powstają w trakcie fermentacji w zbyt wysokiej temperaturze. Jabłkowe. No, ono takie troszkę jabłkowe jest. No ale wygląd, mówię, wygląd jest dyskwalifikujący. Podejrzewam, że ludzie jak to zobaczą, to będą po prostu reklamować. No, ja bym to reklamował. Wygląda to niepokojąco. To jest w opór utlenione. Obstawiam, że to jest speta. Miód, słód i grzyb. No, taki grzyb. Suszony. Straszne. Dwójka straszna. No to faworytem chyba będzie trójka, piątka. Dość pusty, ale jest jakaś goryczka. I nie ma właściwie wad. A czwórka też była dosyć niezła, ale aromat... Obstawiam, że to jest strong z puszki. On jest w miarę niezły. Jest w miarę niezły. Ma goryczkę, trochę jest alkoholowy. No powiem, że jest dobry. Jest dobry. No nie jakiś wybitny, ale dobry. Piątka. Obstawiam, że to jest Perlenbacher. Tylko czy ja nie mam za dużo tych Perlenbacherów. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten chyba nie jest Perlenbacherem. Nie no, coś tu się wydarzyło w tej szóstce. Tam co prawda jest zielona butelka, znaczy zakładam, że jest z zielonej butelki, ale mogę się mylić. Natomiast jest ona z długą datą, więc zakładam, że tak strasznie się nie naświetliło na tej półce. Ono jest ciekawe, bo coś tam w tym aromacie się dzieje. Generalnie rzecz biorąc, zielona butelka do piwa jest niewskazana i piwa z zieloną w zielonych butelkach najczęściej mają wadę, czyli aromat skunksowy, ale tak jak w czeskich pilsach, korzystna jest diacetyl, bo coś się dzieje, no tak samo tu. O, tutaj nie, kwiatowy, siódemka. No, jakaś goryczka tam majaczy, ale, ale kwiatowe jest, no kwiatowe. Takie kwiaty też mogą być za wysokiej temperatury fermentacji. Ósemka obstawiam, że to jest Perlenbacher w małej puszce, dlatego że jest papierowy, jest utleniony, a on miał krótką datę w porównaniu do tych Perlenbacherów.
Czyli tak, to sobie zapiszmy. To jest szóstka, to jest Perlenbacher, zielona butelka. Trójka i piątka to też powinien być Perlenbacher, puszka duża. No nie silę się na zgadywanie, które jest o miesiąc świeższe, ale chyba świeższa jest trójka. Czyli ten z nową szatą. Tu obstawiam, że to jest strong puszka i on jest naprawdę dobry. Tu jest, obstawiam, Perlenbacher, mała puszka. Ja nawet się nie przyjrzałem tym nazwom, bo tam był lager, premium lager, strong i jeszcze chyba niepasteryzowany. Więc tak, dwójka to jest moim zdaniem PET. Jeżeli jest jakiś niepasteryzowany w tej, no to obstawiam, że ten z jedynką. No i tutaj jakiś Argus Lager. Tylko że tak naprawdę najświeższy, tam były dwa świeże, właśnie ten Strong i był świeży w miarę. Zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli to jest to samo piwo z tego samego browaru, nie wiemy tego. Zakładam, że dobrze strzelam. Jeżeli to zobaczcie, jak czas i opakowanie, dlatego że PET jest jednak przenikliwy dla powietrza. To się wydaje absurdalne, ale tak jest. Po prostu powietrze przenika przez PET do środka piwa, a przez puszkę nie. Dlatego puszka jest lepsza. Jaka jest różnica w barwie? No, też jest różnica w czasie. Ten jeden miał do marca, a ten miał do czerwca, czyli jest no duża różnica, bardzo duża różnica w czasie. Paradoksalnie obstawiałbym, że to jest jakieś świeższe piwo niż te Argusy. Zakładam, że to Argusy, bo one są lekko miodowe. No ale co tu się odrąbało z tym syfem, to ja nie wiem. No wygląda to po prostu fatalnie. To jest prawdopodobnie zupełnie niegroźne, to jest jakiś prawdopodobnie osad białkowy. Prawdopodobnie. Natomiast piwo w smaku jest dobre. Dałbym mu, normalnie gdyby tego nie było, to dałbym mu miejsce na podium. Nawet przed tymi Perlenbacherami. No ale kurna, co to jest? No może nie przed Perlenbacherem. Czwarte miejsce bym mu dał. Dobra, który wygrywa? Czy Strong? Czy Perlenbacher? Jest pusty. Jest pusty, ale nie ma wad. Nie ma wad żadnych. Natomiast tutaj aromat jest taki ciężki. Natomiast jest wyższa goryczka. Powiem wam szczerze, spodziewałem się lepszego poziomu. Nie, ten zaczyna być już nieprzyjemny, ta szóstka. Już zaczyna być nieprzyjemnie pachnieć. No dobra, mamy podium. Tylko teraz, które ten, chyba... Zaraz się okaże, że to dwa Argusy, a ja w ogóle ja mówię, że Perlenbachery, ale nie sądzę. Dobra. Powiedzmy, że ex aequo wygrywają te dwa, czyli trójka i piątka, aczkolwiek piątka jest minimalnie w me gusta bardziej. Nie wiem dlaczego, ale minimalnie lepsze. Drugie miejsce, ten Strong. Powiem wam, że myślałem, że będzie lepiej. Jest kiepsko.
po prostu jest kiepsko. No powiedzmy, że te trzy, które wygrały, są wypijalne. Natomiast ten jest niewypijalny. Te schłodzone do gryla albo po wejściu na szczyt góry pewnie są do wypicia. Ten jest całkiem niezły poza wyglądem, który jest odpychający. Na szczęście nie połknąłem żadnego z tych artefaktów. Trzeba tak pić przez zęby, tak cedzić. Dobra, zobaczmy, co jest czym. Pierwsze pytanie, czy dwójka to pet? No, nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej. Utlenione. Ale co jest jedynką? Czekajcie, to jeszcze pytanie, czy czwórka to strong? Nie mogło być inaczej. Czy butelka to szóstka? Oczywiście. Czuć było zieloną butelkę. Idźmy dalej. Co to jest jedynka? Nie, dobra, Perlenbachery sprawdzamy. Czy nowy Perlenbacher to trójka? Piątka, jednak piątka. No to ten mi lepiej smakował. A to trójka, zgadza się. Czyli ósemka to mały. Zgadza się, ale mi dzisiaj weszło wszystko. Dziewiątka. Siódemka. I to jest co? Premium Lager. Perfekcyjnie ważone, na bazie wody, słodu, jęczmiennego i chmielu z fafołami. Woda, słód jęczmienny, jęczmień browarny, czyli jęczmień niesłodowany, czyli tańszy zamiennik słodu. Chmiel, ekstrakt chmielu. Zobaczmy, czy doleją się następne fafoły. Artefakty, czy jak to nazwać? Syfy. No nie, no to jest jakiś kurwa żart. To jest jakiś żart. To jest piwo z datą do września. 13 września 2020. Proponuję wycofać spółek. Natomiast smaku jest dobre, no. Smak w aromacie jest dobre. To też proponuję wycofać spółki, bo jest tragiczne. Zgodnie z przewidywaniami. Argus Strong się obronił. Perlenbacher świeży się obronił. Zielona butelka zgodnie z przewidywaniami się nie obroniła, mimo że jest świeża i to jest dla mnie zagadka, bo ona ma, tu jest 23 marca 2021. Zakładam, że nie mogła stanąć w tym Lidlu wcześniej niż gdzieś w kwietniu. Czyli przez półtora miesiąca wystarczyło, żeby już się pojawiły aromaty skunksowe, aromaty zielonej butelki. Tu był któryś Argus świeży, a mimo to ten jest w miarę świeży, bo jest do marca. Słuchajcie, jak kupujecie takie piwa, kluczowy, to samo przy koncerniakach, kluczowa jest data. Jeżeli wybieracie jasnego lagera z pięciu różnych producentów, bierzcie zawsze najświeższego. I nie bierzcie w pecie, nie bierzcie w zielonej butelce. Chyba, że to lubicie, no to okej, nie? No, jak lubicie miodowe, to możecie brać w pecie, dlatego, że ono się utleniło. Ono się utleniło. Nie wiem, jaką producent daje datę, bo być może to jest po prostu stare piwo, nie? Tu jest data, gdzie ta data, bo już znowu ją zgubiłem. Gdzieś tu na górze była. Ja pierdzielę. O jest, 30.06.20, czyli no, zostało mu 6 tygodni, 5 tygodni do końca terminu. Nie bierzcie takich krótkich terminów piw. Nawet jak wam, znaczy nie, no generalnie to się da wypić, nie? To nie jest kwaśne, nie jest jakieś obrzydliwe. No to jest obrzydliwe. To jest coś nieprawdopodobnego. Podejrzewam, że może polecieć partia do producenta z tym, z reklamacją. Bierzcie zawsze świeże, najświeższe i raczej Strong was nie zawiedzie, chyba że w pecie.
Strong was naprawdę nie zawiedzie, dlatego że w tych pozostałych piwach najczęściej się waży takiego Stronga i się go rozcieńcza do takiej pożądanej wartości. Natomiast tego Stronga się już nie rozcieńcza, więc nie jest HGB. Tutaj nie ma niestety składu, jest zawiera słód jęczmienny tylko. Ale naprawdę to jest przyzwoite piwo. No nie jest wybitne, nie jest genialne, ale dobre drugie, czy tam trzecie miejsce. Czyli jak to w piłce nożnej, tak i w koncernowych lagerach. Niemcy znowu górą. One są troszkę puste, ale naprawdę są bez wad. Nic tutaj się nie dzieje. Przy czym, no umówmy się, są świeże. Ten, który już świeżym nie był, już tak pięknie nie było. Podobnie ten w zielonej butelce. To by było wszystko w tym odcinku. Argus Premium Lager z datą do 13 września 2020 roku. Skandaliczny wygląd. Skandaliczny. Oczywiście mówię, najprawdopodobniej to są jakieś koloidy, bo to chyba tak się mówi, białkowe. I one są generalnie niegroźne, ale to piwo ma jeszcze 5 miesięcy, 4 miesiące przydatności terminu. Podejrzewam, że większość konsumentów, jak to zobaczy, to chyba, że piją z puszki. No to trzeba wyjść przez zęby. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. No, ten był lepszy. Cześć. Thank you.